Zaprezentujemy teraz ćwiczenia, dzięki którym Magda buduje swoją stabilizację w centralnej części ciała, czyli brzuch. Będą to ćwiczenia na pas biodrowo-lędźwiowy. Głównie ćwiczenia mają na celu ustabilizowanie całej sylwetki. Budowaniem zajmujemy się dopiero w późniejszym etapie. Plank w pełnym podporze z ruchem rąk przez całe ciało. Pozycja, którą przybieramy, to całe ciało odpięte aż po barki, jest wyprostowane, bardzo mocno napięty brzuch. W tym ćwiczeniu szczególnie ważne jest bardzo mocne napięcie pośladków, tak aby miednica nie pływała na strony, i rozpoczynamy ruch. Żeby zacząć to ćwiczenie, rozstawiamy nogi szerzej, ręce troszeczkę bliżej obrysu ciała i dłoń dotyka po krzyżu do przeciwległego biodra. Bardzo mocne napięcie pośladków, bardzo mocne napięcie brzucha. Wykonujemy ćwiczenie przez około 30 sekund. Dla osób początkujących może to być 15 lub 20. Ćwiczenie, które teraz będziemy wykonywać, to deska w podporze na przedramionach z przyciąganiem kolana do łokcia. Jak w każdej desce, zwracamy uwagę na bardzo mocne napięcie brzucha. Trzymamy cały czas napięte pośladki, przyciągamy łokcie, kolana jak najbliżej łokci, nie przyspieszamy ruchu, staramy się jak najdłużej wytrzymywać na trzech podporach. Plank and pull z wykorzystaniem core baga. Jest to ćwiczenie, które bardzo mocno angażuje mięśnie skośne brzucha. Ustawiamy się jak do zwykłej deski w pełnym podporze. Worek ustawiamy sobie po jednej stronie ciała. Ćwiczenie polega na przeciągnięciu worka pod sobą, trzymając ciało na trzech podporach. Pamiętamy o tym, by brzuch był dosyć mocno napięty, napięte pośladki dające stabilizację całej centralnej części ciała. Ćwiczenie, które będziemy wykonywać teraz, przede wszystkim służy ustabilizowaniu napięcia w paśmie biodrowo-lędźwiowym. Skupiamy się tutaj na wciśnięciu bardzo mocno odcinka lędźwiowego oraz trzymaniu płasko brzucha. Robocze ćwiczenie, które będziemy wykonywać, nazywamy siekierkami. Zaczynamy od pozycji leżącej. Kolana i stopy wędrują do kąta 90 stopni w powietrze. Można w początkowej fazie trzymać jedną rękę na brzuchu, drugą pod plecami, delikatnie wciśniętą pod lędźwia. Pamiętamy o mocno płaskim brzuchu i na przemian stronnie dotykamy raz prawą piętą do ziemi, raz lewą piętą do ziemi. Pamiętamy, że nie jest to ćwiczenie na nogi, tylko jest to ćwiczenie na brzuch, dlatego bardzo ważne jest trzymanie mocno napiętego, wciśniętego w ziemię brzucha. Rotację tułowia z wykorzystaniem kinezisa. W ćwiczeniu ustawiamy się bokiem do maszyny, oburącz trzymamy drążek, napinamy bardzo mocno brzuch, stabilizujemy miednicę i wykonujemy rotację na pełnym zasięgu z ustabilizowaniem miednicy.